Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj mała paczka, ale bardzo ciekawa. Dobrze zabezpieczona i mamy już to, co nas interesuje. Już się pewnie domyślacie, co to może być. Zobaczcie proszę, to jest multimetr, czyli urządzenie do mierzenia napięcia, natężenia, omomierz, ale co najważniejsze dla mnie i dla Was, ma kamerę, ale kamerę do termowizji. Czyli urządzenie, które możecie zarówno badać układy elektryczne, jak i badać temperaturę tych układów. Postaram się go uruchomić. Uruchomił się. On tu wymaga, a nie, kalibracja jakaś następuje. O, i mamy już termowizję. Nie wiem, czy będziecie dobrze widzieli mnie, w jakim jestem teraz stanie. I zrobię jeden, jedyny test w tym momencie, czyli postawię rękę i zobaczymy, czy jest ślad mojej ręki. Tak, jest ślad mojej ręki. Zresztą, gdybyście potrzebowali więcej śladów, to one są. Czyli kamera termowizyjna działa. A jak zachowują się pozostałe urządzenia tutaj widoczne, czyli jak wygląda kwestia prądów i napięć, no to się dowiemy z testów tego urządzenia. Taniego urządzenia podręcznego, a zwłaszcza kolejnej taniej kamery termowizyjnej, która jest przydatna, zwłaszcza dla tych, którzy mają fotowoltaikę w domu. Warto popatrzeć na fotowoltaikę, ale też warto popatrzeć na urządzenia elektryczne w domu, zobaczyć, czy jakiejś awarii nie ma. Zapraszam na testy. Dziękuję.